Phalaenopsisy to jedne z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Cechują się długim okresem kwitnienia i pięknymi kwiatami. Jak dbać o te egzotyczne rośliny? Jak powinniśmy pielęgnować storczyki? Jeżeli mamy to popularnego Phalaenopsisa, który króluje w naszych kwiaciarniach, supermarketach, więc takiego storczyka łatwo jest uprawiać. Trzeba mu zapewnić odpowiednią temperaturę, nocą około 17-18, natomiast w dzień pochmurny. Temperatura najlepsza by była jakieś 20-24 stopnie. Oczywiście wiadomo, jeżeli jest upał, temperatura nam wzrasta, więc i wtedy obniża się wilgotność powietrza. Wystarczy roślinę postawić na naczyniu, które jest wypełnione keramzytem bądź wirem, zalane wodą i postawione na to doniczka. Ważne jest w tym momencie, żeby woda, która znajduje się w tym naczyniu, na którym stoi doniczka, nie było podsiąkania od spodu do podłoża. Oczywiście zraszać roślinę. Nie możemy zapomnieć też o nawożeniu rośliny, bo jeżeli nie dostarczymy roślinie odpowiedniej ilości składników pokarmowych, nie będzie nam chciała rosnąć, a tym bardziej nie zakwitnie. Orchidee do wzrostu i kwitnienia potrzebują dużo substancji odżywczych. Na rynku dostępne są specjalne nawozy, które w swoim składzie zawierają odpowiednio dobrane proporcje azotu, potasu, fosforu i soli mineralnych, tak aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. W zależności od nawozu roślinę wzmacniamy co tydzień bądź dwa tygodnie. Zimą powinniśmy ograniczyć nawożenie do co trzeciego podlewania. Na jakich stanowiskach najlepiej będą czuły się storczyki? Najodpowiedniejsze okno jest wschodnie. Jeżeli nie mamy takiego okna, południowe bądź zachodnie, to od kwietnia musimy roślinę chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wystarczy jakąś grubszą firanką, czy nawet papierem białym odbije wtedy promienie słoneczne. A czy można poznać po roślinie, że ma za dużo albo za mało światła? W przypadku Phalaenopsisa to właśnie mogą wystąpić poparzenia słoneczne, natomiast przy niedoborze światła taki liść staje się wydłużony, jest cieńszy, ale czasami też jest bardziej wybarwiony. Podlewanie storczyków uzależnione jest od kilku czynników, takich jak temperatura, wilgotność powietrza i nasłonecznienie. W okresie letnim możemy je podlewać co 3-4 dni, natomiast jesienno-zimowym co 2 tygodnie. Warto pamiętać, że podłoże naszych udomowionych Phalaenopsisów nie może być cały czas równomiernie wilgotne, a zbyt częste podlewanie bez okresu przesuszenia korzeni może skutkować ich gnociem i śmiercią rośliny. Trzeba też sobie zadać pytanie, jaka woda. Najlepsza jest woda destylowana bądź z filtra odwróconej osmozy, tak zwana woda RO. Jeżeli takiej wody nie posiadamy, wówczas możemy użyć do podlewania naszych storczyków wodę przegotowaną odstałą, ale wtedy co trzecie, czwarte podlewanie dobrze jest roślinę zanurzyć właśnie w wodzie destylowanej albo w wodzie z filtra odwróconej osmozy, a to dlatego, żeby wypłukać nadmiar składników pokarmowych oraz soli, wapnia i magnezu, które gromadzą się w naszym podłożu. Okazuje się, że orchidea potrafi zasygnalizować, czy potrzebuje wody, czy nie. Po czym to poznać? Ułatwi nam to przezroczysta doniczka, bo jeżeli roślina wymaga podlania, wówczas korzenie storczyka w przypadku Phalaenopsisa są koloru takiego siwo-białego. Natomiast jeżeli podłoże jest dosyć wilgotne, wówczas korzenie mają kolor zielony. Kwitnienie storczyka uzależnione jest od jego rodzaju. Najlepiej nam znane Phalaenopsisy kwitną nawet 6 miesięcy, a Cymbidia około 3-4 tygodni. W tym okresie warto otoczyć rośliny szczególną troską. W niekorzystnych dla nich warunkach, niedoborze światła, zbyt niskiej temperaturze, szkodliwych oparach czy suchym powietrzu, storczyk może zrzucać pąki.